Witajcie. Krótko o kolonii Rufoglaucusów. Kolonia, która też w miarę szybko się zaczęła rozwijać. Robotnice nad wyraz pobudliwe. Widać gatunek ciemnolubny w odróżnieniu od tych mrówek, które przed chwileczką prezentowałem. Również duża liczba potomstwa. Będziemy się tutaj zastanawiać, czy tego rozwoju troszeczkę by nie spowolnić i kolonii nie poddać jakiejś takiej lżejszej hibernacji, żeby wzmocnić trochę królową przed nowym sezonem, no i żeby ta kolonia za szybko nam nie poszła do góry. No, kolonia nie powinna liczyć zbyt dużo osobników. No tutaj ten szacunek około, nie wiem, 300 do 500. Ja przynajmniej z takimi liczbami się spotkałem. No i tak sobie muszę zaplanować tutaj rozwój tej kolonii, żeby za bardzo nie pójść w koszty. A kolonia, która no, przez jakiś czas na pewno jeszcze zostanie pod moją opieką. Także postaram się również temu gatunkowi zapewnić optymalne warunki do dalszego rozwoju. Póki co nie poświęcamy więcej uwagi, odkładamy i jedziemy z następną kolonią. Trzymajcie się, hej!